Na konwencji bezpartyjnej witamy prezydenta Kalisza, który reprezentuje też to środowisko wśród bezpartyjnych. Powiedz, co was przekonało, żeby się przyłączyć do tego całego ruchu ogólnopolskiego? Ja myślę, że to bardzo dobry moment, żeby bezpartyjni samorządowcy, czyli te osoby, które na co dzień związane są z samorządem, z problemami mieszkańców naszych miast, wystawili swoją drużynę, która reprezentowałaby interes właśnie nas, samorządowców w parlamencie. To idealny moment, czujemy taką dobrą energię i czujemy to, że wokół tego ruchu coraz więcej bardzo sensownych osób się gromadzi. Także liczymy na duży sukces. Wielkopolska jest rejonem również bardzo silnym samorządowo. Jest wielu bezpartyjnych samorządowców. No ma też szerokie tradycje samorządowe, jedne z większych w Polsce. Dokładnie, także część bezpartyjnych samorządowców już u nas jest, część się przygląda, sondują nasze możliwości. Myślę, że tym rzeczywiście takim punktem zwrotnym będzie moment zarejestrowania listy krajowej. Jestem przekonany, że nam się to uda i wtedy to zainteresowanie wójtów, burmistrzów, prezydentów, ale również tych osób, które działają w otoczeniu samorządu, będzie jeszcze większe i myślę, że ta fala samorządowa i bezpartyjna, ona wzbiera cały czas. Jestem przekonany, że doprowadzi nas do miejsca, w którym już niedługo będziemy decydować nie tylko o tym, jak wyglądają nasze małe ojczyzny, ale jak wygląda Polska. Nie masz też wrażenia, że to też będzie wpływało na preferencje wyborców, że dzisiaj jakby ludzie trochę nie dowierzają, że my naprawdę jesteśmy w stanie zbudować ogólnopolski ruch, że to będzie prawdziwa, poważna lista, że zarejestrujemy te listy. I czy to może tak być, że jak się okaże, że my przeszliśmy tą całą rejestrację, że to się wszystko udało, to będziemy taką alternatywą do tego duopolu, który dzisiaj trochę zakonserwował tą naszą scenę polityczną. I często jak ja rozmawiam z wyborcami, ludzie mówią, właściwie to ja nie wiem, na kogo głosować, bo nie ma takich normalnych, zwykłych ludzi. W zasadzie my możemy być taką alternatywą i właściwie jesteśmy taką alternatywą. Nie masz wrażenia, że jak uda nam się to zarejestrować, to też poparcie będzie dużo szersze? Ja uważam, że tak jak powiedziałem wcześniej, że to będzie moment jakby kluczowy i taki moment zwrotny dla nas, dlatego bardzo ważne jest, żeby tę pracę tutaj w tej chwili wykonać. Tak jak mówisz, jest mnóstwo ludzi, którzy nie wiedzą, na kogo głosować. Często głosują po prostu na mniejsze zło, a jestem przekonany, że siłą naszego środowiska są właśnie osoby, które do tej pory tak na dobrą sprawę tych ambicji politycznych nie ujawniały. Natomiast w tym momencie będą mogli ze swoją ofertą wyjść do swoich mieszkańców. Ja tylko przypominam, że bezpartyjni samorządowcy, oni w regionie to są najsilniejsze często jednostki osobowości z olbrzymim poparciem, skuteczni. I z dużym doświadczeniem, prawda? Doświadczeniem, ale przede wszystkim, i to jest najważniejsze, z bezpośrednim kontaktem ze swoimi mieszkańcami, bo my samorządowcy codziennie się widzimy z ludźmi, codziennie rozwiązujemy nawet te takie bardzo prozaiczne, ale doskwierające naszym mieszkańcom problemy. Dzięki temu mamy bezpośrednie przełożenie jakby na tych ludzi, na tych wyborców. Możemy do nich ze swoim programem trafić i jestem przekonany, że odniesiemy duży sukces. Mam tylko nadzieję, że mieszkańcy będą chcieli tych samorządowców swoich wysłać do tej Warszawy, a nie będą chcieli ich zostawić u siebie, ponieważ są tak dobrymi gospodarzami i mogą się bać, że przyjdzie ktoś gorszy po prostu. Także myślę, że ten mechanizm też może nam tutaj w pewnym sensie zaszkodzić, ale z tego co wiemy, wielu burmistrzów i prezydentów nie wybiera się do parlamentu, bo my wolimy być i zarządzać blisko swoimi ludzi, miastami, tak, bo tam jest rzeczywiście ta siła sprawcza i tak na dobrą sprawę ja dlatego poszedłem do samorządu, żeby móc się realizować również zawodowo. Myślę, że ta rola parlamentarzysty jest zupełnie inna, ale samorządowcy mogą wystawić swoich ludzi, tych ludzi, którzy pójdą i będą tam pilnować interesów właśnie samorządu i tych małych społeczności lokalnych. Dziękuję Ci bardzo i pewnie widzimy się na kolejnej konwencji i w kampanii wyborczej. Oczywiście, do zobaczenia. Do zobaczenia.